Szczęść Boże. Magdalena Jóźwik, Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach. Zapraszam na podcast Wiarygodni. Jesteśmy w studiu Radia M. Dziękujemy za gościnę i uprzejmość. A ze mną jak zwykle jest siostra Joanna Nowińska. A jeśli jest siostra Joanna Nowińska, to na pewno będzie podcast biblijny. A jak podcast biblijny w czerwcu, to Biblia na wakacje. I w tym sezonie Biblia na wakacje to... Psalmy na wakacje. Ostatnio rozmawiałyśmy o psalmach, które pokazują nam Boży głos i trochę nas mobilizują do nastrojenia uszu, by, by na ten głos Boży się otworzyć, zauważać go, przeżywać, reagować i uczyć się interpretować. To kolejna kwestia. A dzisiaj przechodzimy do Słowa. Jaka jest różnica w Interpretacji Bożego głosu, a Bożego słowa. O co tutaj chodzi? Głosek, jak mówiliśmy w pierwszym naszym nagraniu, pokazuje atencję osoby. Proszę zwrócić uwagę, że kiedy odbieramy telefon, i też, przepraszam, wszystkie to już mnie znają, bo często o tym mówię, kiedy odbieramy telefon i słyszymy od naszego interlokutora w odpowiedzi na nasze pytanie: No i co u ciebie? Nie wiesz, wszystko dobrze. To już wiemy, to, że na pewno nie jest wszystko tak. dobrze. I to jest właśnie różnica pomiędzy głosem a słowem. Mhm. Dlatego, że informacja, która idzie słowem, jest przez nas inaczej percepowana, jest percepowana przez nas stosownie do tego, jaką atencję głosu odbierzemy. Mhm. I teraz, jeżeli nie słyszę bezpośrednio dźwięku głosu, to odbieram przez pryzmat swojego doświadczenia mhm. dane słowo. Czyli często odbieramy treść SMS-a przez kliszę swojego doświadczenia aktualnego. I jest analogicznie z tekstem Biblii. Mhm. Że często słowo, które Pan Bóg do nas kieruje, odbieramy przez kliszę naszego doświadczenia. Dlatego najpierw musimy usłyszeć głos Pana Boga, rozpoznać, jaki on jest, żebyśmy mogli rozpoznać, co brzmi w słowie. Natomiast tutaj chyba musimy się na chwilkę zatrzymać, bo chyba nie da się inaczej, i Pan Bóg wziął to pod uwagę, że my zawsze przecież to Jego słowo interpretujemy przez pryzmat no, tego, co wiemy, jaki mamy zestaw pojęciowy, jaki mamy odbiór świata. No, zresztą też tak autorzy biblijni mm, spisywali, tak? to znaczy przez to, jak rozumieli rzeczywistość, dlatego takie, a nie inne rzeczy się po prostu znalazły w Biblii, prawda? Ale bardzo często odwołują się do tego słowa, jakby. Mhm. żeby nam zaznaczyć, nie zatrzymuj się na tym, tylko uchwyć Pana Boga. Oni mówią w obrazie po to, żebyśmy my weszli w obraz, zanurzyli się w nim, przeżyli i doświadczyli. I teraz, kiedy Pan Bóg w psalmach będzie też wielokrotnie jakby umieszczał pojęcie swojego słowa, mhm. to chce, żebyśmy rozpoznali Jego słowo jako Jego słowo, czyli słowo osoby. A nie mhm. po prostu tylko słowo. Mhm. Nie jako prawo, czyli mhm. jest zestaw przepisów, masz to zastosować i nikogo to nie obchodzi, nikt się nie interesuje tobą personalnie, to są przepisy do zastosowania, koniec kropka. Czy jest to zestaw oskarżeń, które masz przyjąć i się poprawić, ale to jest list napominający skierowany do ciebie? Nie mamy spotkać słowo, które jednocześnie, też zgodnie z terminem dawar działa od razu, czyli Mocą tego słowa dzieje się coś w nas. I to jest ciekawe, jeśli mogę jeszcze tutaj przytrzymać Możesz. Twoje pytanie. Możesz. jak najbardziej. <gry> Dlatego, że tak naprawdę cała Księga Psalmów zaczyna nam się już od słowa. Dlatego, że jeżeli masz upodobanie w prawie Pana, czyli w tym, co Pan Bóg wypowiada, w tym, co Pan Bóg wyraża, jak mhm. mówi nam pierwszy tekst, psalm. Tak, mhm. w wersecie drugim, jeżeli masz upodobanie, w jego tora, uh -huh. czyli w jego pouczeniu, to będziesz chciał go spotykać. Pójdziesz za tym, już mieć podobanie. I dalej Psalm 19, który jest tutaj fenomenalny, dlatego że w wersecie drugim i trzecim mówi: Słuchaj, ty tak naprawdę słyszysz Pana Boga w całym stworzeniu, dzień, dniowi głosi opowieść. Mhm. I to nie jest Słowo, którego by dźwięku nie usłyszano. I w tym momencie sam psalmista robi nam przejście od mhm. głosu do Słowa. Mówi: Ty słyszysz. Ponieważ mamy do czynienia z kulturą semicką, starożytną, oralną, oryginalnie, więc dla nich kwestia słyszenia Boga jest podstawą, nie przeczytania o Bogu. My podchodzimy do tego z zupełnie innej perspektywy. Tak, my czytamy o Bogu, prawda? Tak, i dlatego dla na nas słowo. Równa się instrukcja obsługi. Mhm. Ewentualnie jakaś dobra historia, która ci wciągnie i da ci jakiś flow, ale tak czy siak musisz mieć książkę, ewentualnie słowa mówione pod pachą, tak, w postaci audiobooku, tak, czy. Ale i tak odwołujesz się do książki, bo mhm. de facto widzisz te słowa. I teraz mamy Boga, który mówi: Słuchaj, ale ty tak naprawdę wszędzie mnie słyszysz. I to pierwsze słowo, które odbierasz, to jest to, co słyszysz przez świat. Czyli de facto słyszysz głos mój, mm -hmm. ale słyszysz też to, co ten głos komunikuje. Mm -hmm. I to jest właśnie to przejście od głosu do tego, co głos komunikuje. I pierwszy komunikat, który odbieram, on jest słowny, a zarazem bezsłowny. Bo co mi mówi świat stworzony? Mi mówi: Wow. Tak, chyba lepiej bym tego nie, umiała, nie ujęła. Kolejny element, który jest zawarty też w psalmie 19, w wersie 8, że to Boże pouczenie, to słowo, które On do nas kieruje, pouczenie, czyli słowo, które On do nas kieruje intencjonalnie, czyli celowo, Czemuś. To jego tura jest doskonałe, on jest kompletne. Mm -hmm. I ono podnosi naszego ducha. I ono się wiąże z jeszcze jedną rzeczą bardzo istotną, z poświadczeniem ze strony Pana Boga. Pan Bóg poświadczy. I teraz chciałabym, żebyśmy tutaj zwrócili uwagę na dwa elementy. Pierwsze. Informacja płynąca ze strony Pana Boga jest uchwytna. To jest kolejny kompatybilny z głosem Pana Boga element. Ponieważ wszystko mówi Bogiem. Mhm. Właśnie, kiedy mówimy o tym, że wszystko mówi Bogiem, to moją uwagę też zwróciło w tym psalmie to stwierdzenie o dniu i nocy i to też mi się wydaje, że jest takim wskazaniem na tą kompletność i na, na to, że właśnie znowu nie ma takiego czasu, kiedy by Bóg nie mówił, kiedy by nie można było go usłyszeć. E, swoją drogą trochę to też tak pokazuje, że nawet ta noc. Czyli taki raczej nie chodzimy po nocy, prawda? Jak nie musimy, albo tym bardziej nie chodzimy sami. E, raczej w nocy szukamy jakiegoś bezpieczeństwa, schronienia, prawda? Raczej ta noc nam się tak kojarzy po prostu z jakimś takim momentem jakiegoś zagrożenia, mimo wszystko trochę. No chyba, że ktoś wybitnie prowadzi nocne życie i lubi, no to wyjątki potwierdzają regułę. Ale to właśnie też nam trochę pokazuje to, że. No właśnie, że, że cały czas, wszędzie, nie tylko wszędzie, ale też właśnie cały czas Bóg to słowo do nas swoje kieruje. I tu na co zwróciłaś uwagę o tej opowieści, że, że to też jest więcej niż jedno słowo. To znaczy, że, że Bóg się też nie ogranicza, nie, nie mówi do nas półsłówkami albo z dawkowymi rozkazami, tylko rzeczywiście to jest jakaś opowieść. A w opowieści, w opowieści znowu wracamy do tego, o czym mówiłyśmy już. Jest akcja, są osoby, jest przeżycie, jest jakiś rozwój więc e, znowu nam to pokazuje ten dynamizm tego Bożego, e, Bożego Słowa. Tak. I pokazuje nam też to, że Bogu zależy na tym, żebyśmy w Jego mowę, bo to jest dokładnie opowieść, to jest omer, żebyśmy w Jego mowę weszli, jakby mm -hmm. wtopili się, pozwolili sobie na zaangażowanie. Mówiłaś o nocy, o tych pejoratywnych aspektach nocy. W mentalności semickiej noc to jest czas, kiedy Żydzi czytają Torę. Mm -hmm. Czas, który tak. sprzyja temu, żeby wejść w obecność Pana Boga bo nic nie przeszkadza temu, żeby poprzez jego słowo usłyszeć jego głos. Mm -hmm. Zatem to jest też ta przestrzeń bardzo taka związana ze słowem. Czyli jednak czytać po nocach tak? <laughs> A przynajmniej próbować spotkać Pana Boga, usłyszeć mm -hmm. go, jak już kładziemy się spać. I teraz, kiedy byśmy się zastanawiali, jakiego typu jest ta instrukcja, którą daje nam Pan, bo jest to jego słowo, bo czasem boimy się usłyszeć czyjeś słowo. Zastanawiamy się, czy ono nas nie zrani, czy ono nas nie skrytykuje. Mam też takie wrażenie, że kiedy używamy tych słów takich jak pouczenie, instrukcja, prawo, to nam się to kojarzy tak z nudnymi instrukcjami do sprzętów, które kupujemy, z kodeksem prawa kanonicznego i z innymi kodeksami prawnymi. A pouczenie to nam się może kojarzy ze szkołą, że zawsze coś robiliśmy źle. Więc spróbujmy inaczej. No właśnie, myślę, że tutaj warto też poszukać swoich ekwiwalentów mhm. słownych, bo wszyscy in, każdy z nas inaczej konotuje terminy. Dlatego warto, żebyśmy podkładali pod obrazy czy pod wyrażenia takie formuły, które nam dobrze się konotują. A jak ty byś to powiedziała, tak od swojej perspektywy? Bardzo lubię słowo komunikacja, ponieważ ono jest takim dla mnie terminem dorosłym. Takim terminem zostawiającym dużą wolność. Komunikacja zakłada, że ktoś jest ukierunkowany na komunikowanie się, mhm. zarazem, że posiada wszystkie umiejętności komunikacyjne, co nie znaczy, że manipuluje mną, tylko że. wie, jak to zrobić, żeby robi, do ciebie dotrzeć. Tak, i robi to też delikatnie, z wielkim szacunkiem i też nie jest człowiekiem obnażającym siebie, zajmującym tylko sobą. Więc mhm. kiedy myślę o Bogu, który mówi, to myślę o Bogu, który. Który się ze mną komunikuje. Wydaje mi się, że to takie bardzo ciekawe, dlatego że to też niedaleko leży, aczkolwiek semantycznie niekoniecznie, może w jakimś sensie, ale niedaleko słowa komunia, czyli tak, słowa tak. bliskość. Mhm. Prawda? I chcę się komunikować z kimś. Jak zastanawiam się, z kim się komunikuje najczęściej. No to z osobami, które są mi bliskie, których zrozumienia doświadczam. Mhm. Też, właśnie kiedy mówiłaś o tej komunikacji, to w głowie mi brzęczało właśnie słowo komunia, czyli no też takie wchodzenie w relacje we wspólnotę, ale akurat tego słowa wspólnota niekoniecznie je lubię, dlatego że ono. Mam takie wrażenie, że pokazuje nam tylko taką przestrzeń płaską, to znaczy komunikacyjną, tak? że razem się gromadzimy, jesteśmy wspólnotą. Tak, tak. To jest bardzo płaskie, myślę, powiedzenie o. To nie definiuje wspólnoty. No właśnie, natomiast kiedy Mówimy o komunii, to już jest trochę lepiej, bo to już nam zawsze gdzieś tam w głowie brzmi to odniesienie religijne, to odniesienie eucharystyczne też, prawda? Które nam po prostu pokazuje zupełnie nowy, głębszy wymiar myślenia o komunii, o wspólnocie, czyli bardziej o zjednoczeniu, o tym, że jesteśmy sobą, a jednocześnie wchodzimy w taką zażyłość i w bliskość, zjednoczenie z kimś zupełnie innym, prawda? I to myślę jest zadanie, ale to dobrze. I, i myślę, że to jest bardzo, bardzo też ciekawy wątek, który wybrzmiał nam przy słowie, ponieważ myślę, że warto zwrócić uwagę, że psalmy są doświadczeniem jednostki. Mhm. Tu spotykamy jednostkę, a zarazem cały Izrael będzie modlił się psalmami. I teraz cały Izrael się spotka przy Bogu tylko dlatego, że jednostka spotyka się z Bogiem. Mhm. Wspólnota jest czymś, co rodzi się wtedy, kiedy jednostka słyszy głos Boga, kiedy jednostka przyjmuje słowo Boga, kiedy jednostka idzie ze słowem Boga. Kiedy ty idziesz ze słowem Boga, to wtedy buduje się wspólnota. Czyli kiedy mamy to połączenie z jednej strony indywidualizmu pewnego rodzaju, tak. takiej osobistej relacji, a potem z tego wychodzi więź między nami. Tak, mhm. dlatego że to Bóg. Uh -huh. Nie my tworzy więź między nami. Uh -huh. On nas zespala, dzięki czemu jest uszanowana nasza indywidualność. Jest bardzo ważne słowo, dlatego że wielokrotnie konotowane negatywnie indywidualność, indywidualizm, uh -huh. to słowo bardzo istotne, dlatego że to, czego Pan Bóg od nas oczekuje, gdy przyjmujemy Jego Słowo, inaczej nie mielibyśmy tutaj formy y, liczby pojedynczej w psalmach, uh -huh. inaczej mielibyśmy tu cały czas zbiorowość. Natomiast mamy permanentnie pierwszą osobę. Są wyzwania kierowane do zbiorowości, ale wypowiada się pierwsza osoba, ja Panie. Tak? Ja już tutaj słyszę w głowie problem, który się nasuwa, to znaczy no tak, no cudownie z tą indywidualnością, z tym, że wszyscy jesteśmy wspaniali i wyjątkowi Pan Bóg do nas mówi, no ale jakoś się trzeba dostosować, jakoś trzeba przyjąć ograniczenia, dać się trochę zunifikować. A wydaje mi się, że też mając w głowie Boga, jaki jest, czyli że jest Trójcą, on się chyba tam nie unifikuje. To znaczy, zjednoczenie nie zaciera różnic między osobami i nie sprawia, że nagle ktoś traci siebie w sensie takim negatywnym, swoją tożsamość, właśnie tą indywidualność, właśnie tą swoją jedyność i wyjątkowość. Tym, który nas przyprowadza do drugiego człowieka, jest mhm. Bóg. I mhm. tym, który czyni wspólnotę, jest Bóg. Tym, który czyni Kościół, jest Bóg. Ten, który czyni Izrael, jest Bóg. Pamiętajmy. No tak, się zna na tym, jak to zrobić. Tak, i pamiętajmy, że ukonstytuowanie całego Izraela jest związane z działaniem Boga, mhm. z wyzwalającym działaniem Boga. Mhm. I na tyle jest słabe, że jednostki nie chcą wchodzić w nim w kontakt. Mówią, my będziemy tu z boku, my razem w kupie, a Mojżesz będzie z Tobą w kontakcie. Mhm. I dlatego ta wspólnota nie startuje. Dlatego jest problem, mhm. bo tylko jeden wchodzi w kontakt z Bogiem. Mhm. Natomiast reszta mówi, nie, my wolimy tu w tłumie tak, tak, razem. Tak, tak. A Pan Bóg mówi, nie, zbudujemy to tylko wtedy, kiedy wy będziecie każdy, każdy z osobna. Stąd jest namiot spotkania, nie dla wszystkich w kupie, tylko dla jednostki. Kontaktującej się z Bogiem. I jak wracamy sobie do Psalmu mhm. 33, to tam pojawia nam się zapewnienie, bo myślę, że wielokrotnie się zastanawiamy: dobrze, to jeżeli ja sam zaryzykuję i nie w tłumie, nie w zespole wejdę w doświadczenie Pana Boga to jakie będzie to Słowo Boga? Co On mówi? Jakby czego mogę się, czym powinienem się obawiać? Czy jest jakieś zagrożenie z Jego strony? I tutaj słyszymy, że każde Słowo Boga jest prawe. prawe. I teraz mhm. Słowo prawe, to jest jakby proste, takie transparentne. Każdy przekaz Pana Boga jest transparentny, a każde Jego dzieło jest emunach, beemunach, mhm. czyli wierności. W statyczności, jakby w takim poczuciu bezpieczeństwa, pewności, które On daje. I co więcej, jakbyśmy chcieli sprawdzić, to jest dla mnie niezwykłe, tylko że mam wrażenie, że bardzo często, coraz większej ilości tekstów to spotykam, Pan Bóg, który potwierdza i potwierdza, jakbyś chciał sprawdzić, to zobacz, czy trwa e, Ziemia i Niebiosa. Uh -huh. To jest potwierdzenie i szósty werset nam o tym mówił, że przez Słowo Pana, przez to Słowo Pana, które jest stałe, i transparentne. Mamy świat, do którego mamy dostęp. Przez Słowo Pana powstały niebiosa, wszystkie ich zastępy przez tchnienie ust Jego i tak dalej, morze i tak dalej. I jak to się dzieje? I teraz kolejny element bardzo ważny. Co znamionuje Słowo Boga? Kreatywność, stwarzanie. Mhm. I teraz myślimy sobie, no tak, ile osób znamy takich, które mówią: Ratuję się słowem Boga, powtarzam sobie głośno słowo Boga, ogłaszam Boga Panem tego miejsca, ogłaszam Jego obecność, ogłaszam Jego imię, ogłaszam to, kim On jest w tym miejscu. I to się dzieje, i ja doświadczam uspokojenia, doświadczam tego, że On faktycznie jest tak. Bo też Pan Bóg przemówił i wszystko się stało. I Pan Bóg, który w swoim Słowie daje, tworzy rzeczywistość i nam pokazuje powtarzaj to po mnie, żeby dotarło do Ciebie, że ja stworzyłem swoim Słowem tę rzeczywistość. Mam też takie wrażenie, kiedy rozmawiamy o tych psalmach i o tym Słowie Pana Boga, że Pan Bóg zna naszą wątpiącą część, to znaczy tą część, która potrzebuje jakiegoś już potwierdzenia i dowodu. I kiedy do nas mówi, to jednak daje nam te dowody, to znaczy, pokazuje nam właśnie tak, jak zwróciłaś na to uwagę. Popatrz na to, że jest świat, istnieje świat, istnieje to wszystko. I nie tylko patrz na to, kto to stworzył, ale że to ciągle istnieje, że Bóg jest wierny właśnie w tym. Że ciągle podtrzymuje w istnieniu wszystko, co jest, i jak nam mówi Księga Mądrości, o której już rozmawiałyśmy, że się nie brzydzi tym tak? i ciągle tego chce, żeby, żeby istniało. Natomiast to też mi się kojarzy z tym, jak Bóg e, rozmawiał z Mojżeszem. Na początku, przypominając mu, ja jestem Bogiem Ojców, czyli te dzieła, o których słyszałeś to ja, to ja jestem ten sam, ten sam Bóg. I, I to też jest taki no, kolejny przejaw tej Bożej pedagogiki, e, czyli takiego wyjścia naprzeciw naszym, sła, naszej słabości i temu, że potrzebujemy, żeby nam powiedział, kim jest. Nie pójdziemy w ciemno. Potrzebujemy mieć jakieś dowody. Tak, i tu jest niesamowite Psalm 107. Mm -hmm. Dlatego, że od wersetu 19 ma takie słowa. Swoim ucisku wołali do Pana, a On ich uwolnił od trwogi. I uwaga, posłał swe Słowo, by ich uleczyć i wyrwać z zagłady ich życie. Niech dzięki czynią Panu za Jego łaskawość, za Jego cuda dla synów ludzkich. Tak, Pan Bóg posyła swoje słowo. Po to, żebyśmy my przyjmując je, doznali przemiany naszego życia, żebyśmy doznali uleczenia. I nic więc dziwnego, że psalmista będzie mówił, czy w psalmie 130, czy w 85, ja chcę słuchać tego, co mówi Pan, bo Pan Bóg ogłasza pokój, jak w 85, w 9 wersecie mamy. I po to ogłasza pokój, żebyśmy nie stali się nierozsądni. I co więcej, jak mówimy o słowie, to słowo Boga ciągle chce przywoływać jego Relacje do nas. Mm -hmm. I to nie tylko chodzi o to, że my intencjonalnie przyjmując słowo Pana Boga, przywołujemy sobie to, kim on jest, ale na przykład Psalm 89, w trzecim wersecie, ma taki fragment. Powiedziałeś, mm -hmm. to jest do Boga, na wieki ugruntowana jest Twoja hojna miłość i Twoja łaska, Twoja miłość wierna. Utrwaliłeś swą wierność w niebiosach. Zawarłem przymierze z moim wybrańcem, przysiągłem memu słudze Dawidowi, utrwale na wieki Twoje potomstwo, tron Twój utrwale z pokolenia na pokolenie. Zatem mamy Boga... Który jest wierny swojemu słowu. To nie są słowa na wiatr. Czytamy psalmy i ludzie powołują się. Psalmista się powołuje na obietnicę Pana Boga i mówi: Panie, ty to obiecałeś. Ja Halo. teraz. Tak. Albo otwórz moje oczy, bo może jest realizacja. Ja tego nie widzę, bo jestem taki trochę skupiony na aktualnych doświadczeniach, więc Panie, poprowadź mnie. Mhm. Tak, a mnie też zastanawia ten psalm, który, który też przywołałaś, psalm 130, który wydaje się takim no, wołaniem w kryzysowej sytuacji, i zastanowiło mnie to, że właśnie psalmista tutaj mówi, że oczekuje na Twe słowo. To znaczy, no właśnie raz, że ma to doświadczenie tej stwórczej i pełnej działania mocy Bożego Słowa, to znaczy, że Bóg mówi i staje się, i jego słowo jest skuteczne. A z drugiej strony, że właśnie no można by pomyśleć sobie, że w jakichś takich sytuacjach czekalibyśmy na jakieś konkretne rozwiązanie, a nie na słowo, prawda? Ale tu już pokazuje się właśnie ta wiara, to znaczy to, że właśnie to słowo jest tym, czego najbardziej potrzebujemy. Mhm. Tak, i jeszcze pojawia nam się to ciekawie w Psalmie 60. Myślę, mhm. że to jest też ważny pasus, werset ósmy. Pan Bóg, który przemawia i teraz byśmy oczekiwali, dobrze, będzie tak, tak, tak i tak. Pan Bóg mówi, będę się cieszył mm -hmm. i podzielę sychem. Dolinę Sukot wymierzę, do mnie należy Gilead, do mnie Manasseh, Efraim i tak dalej, Juda. Mm -hmm. Pan Bóg mówi, będę się cieszył i powiem wam, to jest wszystko moje. Mm -hmm. I ja myślę, zobacz, to nie ma wskazówki, zrób to, zrób tamto. Zrób tam. Pan Bóg swoim słowem mówi, jestem. I to jest pierwsze słowo. I to jest niesamowite, dlatego, że Pan Bóg zechciał dookreślić swoją osobę ludzkim słowem. Mm -hmm. To jest też niezwykłe. Moglibyście powiedzieć, no mogłeś siebie nie dookreślać. Mogłeś się wizualnie nam udostępnić. Mm -hmm. Ale Pan Bóg siebie dookreślił ludzkim słowem. Haje asheraje. Mm -hmm. I nagle mamy Boga, który mówi tak, to ja będę przemawiał, to będę się cieszył. Dalej, ja chcę przemawiać i świadczyć. Ja jestem Twoim Bogiem, jak nam powie y, z kolei w Psalmie 50. Ja chcę Ci udowadnić, żeby interpretować Ci rzeczywistość. Też Dale... Chcę powiedzieć o sobie. Tak. Mhm. Przede wszystkim, bo przecież cały tekst biblijny jest jedną wielką, jednym wielkim przekazem o Bogu. Mhm. A ponieważ my bardziej wierzymy sytuacjom i doświadczeniu niż, niż deklaracjom, syn mhm. Pan Bóg mówi, wiesz, no to. No trzeba ja... było zrobić historię, tak? Tak, tak. Tak, tak. I czasem się buntujemy, dlaczego ta Biblia jest taka długa. Ktoś mówi, no gdzie taką książkę przeczytać, I ale. pozorom ciągle jest to samo. Tak, tak, ale cały czas mamy Boga, który mówi wsiąknij, mhm. zaangażuj się i wsiąknij. Teraz mamy słowo, które jest tak naprawdę wielkim biletem, a może mhm. takim, nie wiem, si siedziskiem. Tak. Opa się wiązują z pociągiem, więc kontynuuj, <grym> <grym> który Pan Bóg też w, w konwencji też drogi zaprasza nas mhm. tak, dokładnie jak już idziemy po linii tego pociągu. Bóg nas zaprasza do rozpoznawania i to jest też niesamowite, dlatego że on chce, żebyśmy rozpoznali, bo inaczej by tego ani głosu nie było, które odblokowuje nam słowo, mhm. ani słowa nie było. Bóg zależy, żebyśmy go rozpoznawali. Mhm. I mamy jeszcze jeden bardzo długi psalm o słowie. Psalm 119. Oczywiście nie przeczytamy go w całości, ale właśnie, myślę, że nie możemy zakończyć tego odcinka o Słowie bez tego psalmu. Tak, i proponuję, żebyśmy przyglądnęli się, jakie elementy są związane ze Słowem Pana Boga. I tutaj proponuję, żeby wszystkie terminy, które jakoś semantycznie związane są ze Słowem, czyli i kwestie upomnienia, i przekazanie, i napomnienia, i prawo. I wyroki, żebyśmy wszystkie teraz podmienili, bo one mhm. de facto wszystkie związane są ze słowem, z komunikacją, z przekazem. I może zaproponuję, że odwołajmy się do tego, co tam, co tam widzimy. Mhm. Zatem, jeśli idziemy za słowem, zyskujemy szczęście, ale trzeba się go trzymać. Dalej jesteśmy zaproszeni do tego, żeby rozmyślać o tym, mm -hmm. żeby to trawić w swojej głowie. Mm -hmm. Kolejna rzecz, nie jesteśmy w stanie wejść w Słowo, jeżeli Pan Bóg przed nami go nie otworzy. I to jest werset osiemnasty. A jak już zobaczymy ten ogrom dziwy tego Słowa Boga, to doświadczymy tęsknoty mm -hmm. i będzie nas samo Słowo stymulowało i stawało się naszą rozkoszą. Kolejna rzecz, potrzebujemy zrozumienia. I to zrozumienie też da Daje nam Pan Bóg, ale to jest też nasz wysiłek poszukiwania tego słowa. Pan Bóg będzie w naszym biegu za Jego słowem rozszerzał naszą per przestrzeń percepcyjną, ale też będzie nam nieustannie pokazywał, że my potrzebujemy się po prostu uczyć. Mhm. Uczyć, czyli ciągle poznawać dla nas słowo Boga, Jego przekaz jest ciągle nowym. To, że jest pociechą w ucisku, że obdarza życiem, to jest dla nas truizmem. Doskonale o tym wiemy, żeśmy o tym mówili, ale że kiedy docenimy to słowo, kiedy będziemy o nim myśleć, to jesteśmy gotowi wstać o północy, żeby Boga wielbić. Za to Jego słowo, które jest słuszne i transparentne. I że Pan Bóg postępuje zgodnie ze swoim słowem. Czyli krótko mówiąc, nie musimy się obawiać, bo wszystko, co Pan Bóg myśli, jest zawarte w Biblii. I teraz uwaga, co Pan Bóg myśli. Ja jest bardzo istotne, myślę, żebyśmy czytając ten psalm, później do końca stanęłam na e, wersecie 62, natomiast psalm 119 jest bardzo obfity, ponieważ ma 176 wersetów. Mm -hmm. Myślę, że czytając dalej ten psalm, powinniśmy też czy, myślę, że warto dać się zaprosić do tego, żebyśmy uchwycili. Że w myśleniu Pana Boga o Jego Słowie jest tak naprawdę zaproszenie nas do wielkiej przygody odkrywcy. Mm -hmm. I że tutaj ciągle będzie dla nas nowum. I nie chodzi Bogu o to, żebyśmy zbudowali sobie jakieś statementy, tak? mm -hmm. jakieś twierdzenia, jakieś umocowania, ale żebyśmy pozwolili się wciągnąć w dialog, bo wtedy zaczniemy też wypowiadać swoje opinie. Mhm. Ale zacznie nas też interesować, co Pan Bóg na ten temat myśli, co Pan Bóg w ogóle myśli o świecie. I teraz, kiedy czytam ten psalm, ten 119, to myślę sobie, jest cały czas odniesienie do Słowa Boga. Myślę, kurczę, to jest też takie pragnienie, Panie, powiedz mi, co Ciebie fascynuje teraz. Powiedz mi, jak Ty widzisz teraz rzeczywistość. Mm -hmm. Powiedz mi, niech ty widzisz teraz tych ludzi, których ja spotykam? I nie chcę tu pójść za frazesem, że ja Panu Bogu podpowiem, prawda? Mm -hmm. Tylko chciałabym też zaprosić nas do tego, żebyśmy, biorąc tekst biblijny do ręki, usłyszeli przez Niego myślenie Boga o świecie. Chociażby w tym zdaniu Ewangelii Bóg tak kocha świat, że dał swojego Syna. Mm -hmm. Kiedy o tym mówiłaś, to kojarzy mi się to z takim chętnie klikanym w internecie hasłem najskuteczniejsza modlitwa. Jak widzę to sformułowanie, to oczywiście przeżywam różne emocje w tej, w tej chwili, natomiast w tym kontekście, w tym kontekście dialogu, słuchania, otwartości na to, jak Bóg myśli o świecie. To wydaje mi się, że mamy właśnie tutaj odpowiedź, jaka jest najskuteczniejsza modlitwa. To znaczy, jeśli się wsłuchamy w to, jaki Bóg ma zamysł na ten świat, to będziemy też wiedzieli o co prosić. To znaczy, na co się otwierać, żeby Bóg w nas to robił i w świecie, w którym żyjemy, i przez nas w tym świecie. I oczywiście to jest dużo trudniejsze. Niż wszystkie jakieś łańcuszki modlitewne, tudzież różnego rodzaju właśnie topowe modlitwy w tym sezonie. Tak można powiedzieć, że właściwie różne, różne momenty czy różne, różne lata mają swoje topowe modlitwy, najskuteczniejsze, no bo to wymaga od nas właśnie bycia w tym dialogu, poznawania, słuchania, nastrojenia się na Boga, tego co dzisiaj też Kościół próbuje nam powiedzieć przez papieża Franciszka, rozeznawania. Co no, jest raczej zadaniem bardzo długoterminowym, a nie y, troszeczkę taką wersją modlitwy czy życia z Panem Bogiem w wersji instant, tak zalejesz i masz. Nie, tutaj rzeczywiście najskuteczniejsza modlitwa to tak, kiedy po prostu prosimy o tą wolę Pana Boga, ale jesteśmy w stanie to zobaczyć i rozpoznać, kiedy się nauczymy rozpoznawać, patrzeć, myśleć, czuć. Z perspektywy mhm. Boga, trochę tak jak w relacjach między, między nami, nie? że kiedy ktoś jest nam bardzo bliski, to potrafimy wyczuć, o co mu chodzi, nawet kiedy nie potrafi do końca tego sformułować. Tak, i myślę, że tu jeszcze jedna treść jest bardzo mhm. istotna. To nie modlitwa jest skutecznie, nie to, co my mm -hmm, powiemy. No jasne. Tylko Bóg, mm -hmm. prawda? Jego słowo. I na tyle jesteśmy w stanie to zrozumieć, na ile znamy Jego, mm -hmm. no bo poznajemy Jego język. Stąd to poznawanie Jego słowa, także to korzystanie z tekstów psalmicznych, myślę, że przede wszystkim nas przekonuje, żeby nie używać Biblii instrumentalnie. czyli o, Zdecydowanie. Ja, tak, w, w, będę się modlić tym i tym psalmem w tej, w tej intencji. Mamy Boga, który mówi: Bierz ten psalm, jak nie masz co gadać, jakby nie umiesz tego zwerbalizować, potrzebujesz inspiracji, zapału, czy jakby takiego rozszerzenia myślenia o mnie. Bierz tekst biblijny, właśnie, traktuj tekst biblijny jako spotkanie ze mną. Mhm. Dlaczego nie posługujesz się moim słowem w rozmowie ze mną, czy ludzkim zapisem mojego słowa w mhm. rozmowie ze mną, który i tak będziesz toczyć po ludzku, mhm. jak nie wiesz jak? Jak Kto, czasem ktoś mówi nie wiem, jak się modlić, to nie szukaj jak? Po prostu weź psalmy i się modl. Tak, tak. I odnieś się do osoby. Mhm. Myślę, że to jest bardzo istotne, bo zawsze jest pytanie, jak używasz słowa modlitwa, to o kogo ci chodzi? O siebie czy o Boga? Bo jak chodzi ci o siebie, to w ogóle to zostaw. Mhm. Ale jak chodzi ci o Boga, to. To nawet... właściwie o nas. Tak, ale tak z takim, tak, mm. o takie patrzenie, nie, że my coś razem, mm. tylko On, tak. prawda? Bo zawsze jak jesteś w relacji, to jest najważniejsze dla Ciebie Twój interlokutor, mm. tak? Tak jak teraz siedzimy i wsłuchujemy się nawzajem w to, co Pan Bóg nam podpowiada, żeby usłyszeć siebie, usłyszeć Jego. Mm. Zapraszamy do lektury Księgi Psalmów. Zapraszamy, żeby zastanowić się nad samym tym terminem Słowo Boga i zapraszam też na kolejne odcinki Biblii na wakacje. W tym roku wydanie Psalmy na wakacje. A ze mną w Studio Radia M była siostra Joanna Nowińska. Bardzo Ci dziękuję. Ja również, Madziu. Państwu życzymy dobrych wakacji i mam nadzieję do usłyszenia.